Witam, witam. Dzisiaj zakończymy sobie trasę Łódź-Lublin za 5 tysięcy. Znaleziono sygnał GPS. O, System dokładnie. gotowy do pracy. Tak. Czy sobie tutaj ranóweczką pojedziemy. Jeszcze to jest zleceniówka, że wiecie, nie jest to nasza prywatna ciężarówka. A jedynie tylko wypożyczona, w sensie wzięta z firmy. Okej. Trzymaj się lewej stronie, a następnie jedź dalej prosto. Więc jedziemy sobie prosto. Zostało nam do końca. Jedź prosto. O! Mamy całą trasę do przejechania. Tego herbatki w dłoń. I jedziemy. Dobra, na prawy. Zaraz nam i tak powie, czy na prawy trzeba zjechać. Trzymaj się prawej strony. Nie, jakbym kurwa wiedział. Jak herbatkę oczywiście mam. Już przygotowaną. No to no. Mamy trasę, to trzeba jechać. Lublin, Wrocław. Jestem ciekaw, jak to będzie zimą. Prawo. Nie no. Ładna ta renóweczka jest, powiem wam, że przez... No, czy ja bym taką mógł jechać? Pewnie może i bym mógł, ale... Nie mam na taką ciężarówkę uprawnień, która by uprawniała mnie do tego, abym mógł tutaj, że tak powiem, prowadzić taką fajną ciężarówkę. No to też w sumie, wiecie, pieniądze, koszty, bo to takie... Prawo jazdy na ciężarówkę, to trzeba trochę tych kategorii narobić najpierw, C plus E i tak dalej. Więc to nie jest taki hop-siup, że od razu pójdziemy, zrobimy na ciężarówkę i S-a, nie? Jest trochę... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, jednak za szybko, ale tutaj mamy... Tutaj Janosik nic nie mówi, także możemy sobie... pocisnąć. To jest powyżej 70. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie, 8 na godzinę to nie jest. Jedziemy o 8 więcej. Czekajcie, tylko sobie przełączę tryb. No tak szybciej nie pojadę jak 78. No, sami widzicie zresztą. Właśnie coś zablokowało. Albo mamy taki ładunek ciężki, że niestety, ale nam go nie chce pociągnąć wyżej. No i tak, gra robota. A się robota. Kierowca, ciężarówki. No, mandatu nie zapiemy. Ja mam w ogóle włączony tempomat? No mam. Dziwne. O!
Aś już sprzęgło mi wchodził, ten biegi mi wychodziły, wybijało. Ale tutaj na tym nic nie pokazuje. Dziwne. Paliwa mamy. No niestety nie ma mocy. 20 ton wjeździemy. Nie jest to dużo jak na Renatę. No ale za 33 km z tą prędkością to odcineczek będzie taki od 14 minut, no. Łódź Lublin. Kto wie, może dostanę jakąś propozycję poza kraj. Ale na tą chwilę się... Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O, tam panie, 10 na godzinę. To i tak mamy jeszcze kupę drogi. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Z górki. Po prostu się napędzą, żebym mógł dalej jechać pod górkę. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, gra robota. Pasie robota, jedziemy. To do tego, no, żebym się tak szczerze do... opinii przyznał. Ja wiem. Czy to taka... Ej, tu zachowany jest ten. Chmury są zachowane. Przygotuj się do skrętu w lewo. Czyli realne... Widzicie? Teraz jest... Realne jest coś takiego jak... cienie, chmury, które zasłaniają słońce. Przygotuj się do skrętu w prawo. Super. Chyba wszyscy, wszyscy widzą tędy. Na skróty jadą. Dziesiąt przez miasto. No to już jest teren zabudowany. I poza terenem, no. Ej, tu w ogóle mamy numer boczny, co przewozimy. Znaczy numer boczny ciężarówki. Czyli fajnie. Teraz będzie mówił, że za szybko jedziemy. No. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No panie, tam 69 km mamy to. Dobra, paść robota, ten pont ustawiony i można jechać. Herbatka pita, tak o. Nogi odpoczywają. Gra robota. Nie wiem, czy u was nie będzie troszeczkę za głośno, jeżeli chodzi o dźwięk, no, ale to myślę, że zweryfikuję. Jak nie, no to po prostu nagram kolejny. Dobra. Ja według ciebie trzeba przy... Trzeba przypieprzyć. O, ten mnie tam chciał uprzedzać. 70 jest, to czego oni chcą mnie wyprzedzać? Zwolnij,
jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, wiadukt minięty, tak o. Nie ma co narzekać. Za chwilę będziemy mieć szybką dostawę. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, hopie, tak o. Lecimy z tą dostawą. Ja się i tak nie dowie. Wyłącz ten. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Tak o, normalnie pa, zaraz wjeżdżamy tam do chłopa. Stacja w Lublinie. Jestem ciekaw, czy takie odwzorowanie trasy jest prawdziwe, czy jest to tylko na podstawie jakichś głównych dróg, nie? To zresztą byłoby ciekawe. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jak powyżej? Tam 7 na godzinę to nie jest powyżej. Powyżej to jest 30. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ja tam zwolnię się, dopiero teraz zaczynam. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. I tak o, tu w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Może i ci będą mieli. No ale. To nie nasz. Potwierdzamy. No i co? Doskonale. Oko zapłata. A, bo ja kupiłem ciężarówkę, no teraz się zastanawiam. Skąd ja mam? Tu mi tyle zostało. Rynek przesyłek. Mam teraz swoją ciężarówkę. Na Lublin Łódź. Przez ile tam pojechałem? Jest. RPG. 24 tysiące. Przyjmujemy. Zobaczymy. Mercedesem. Polecimy. W drogę. To taka jest butla. Ale panie, jakie drogę. Ja muszę sobie ustawić przecież ją. Nie to. Nie to. To. Pyk. Oświetlenie. A jak? Włączymy teraz drugie. Chcemy sobie testować. Mamy tą Renatę swoją. Co tu się? Okej.
No, to jest. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Bo chodziło o... A, dupie. O hamulce chyba to chodziło, ta. Tutaj jest włączony ten... ciśnieniowy. Hamulce. Oj, tam nic tam się nie stało. Dlatego awaryjny mnie włączył, bo przecież kazał mi zatrzymać się, żebym... Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Hmm. Jedź prosto. O? A. Nie wiem. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, lecimy sobie. Tutaj musimy... Prosto. Przygotuj się do zjazdu w lewo. Jest. Zjedź w lewo. To ja wiem, że w lewo będziemy zjeżdżać. Ale buja. O, niewyrówności niezłe są. Walijemy go długimi. Op tak o! Teraz z koniami jest normalnie bany. Nie, bo my tutaj w prawo skręcamy. No ma szczęście. A go wezmę chyba. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jest. Jest. Mercedes Renault bierze. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Ten przejazd 24 tysiące, to już są pieniądze. 232 km. Mniej bocznymi jedziemy. I my przez szlaban z butlą, z gazem, panie, ciśniemy tak o normalnie. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tam 168 km już tam zostało. Szybko z tego miasta się wyjeżdża. No jak się już wyjedzie z miasta, to już jest w sumie, jak widzicie, tylko prosta droga i cały czas. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, wiem, że będę jechał szybko. Jadę z butlą, z gazem, panie. Muszę jechać szybko. Dobra, na lewy. Wyprzedzimy go, póki mamy prędkość. Panie, jadę z gazem, co? Propan gaz. O nie, tu będzie ta S-ka. U, dopiero się nakręcimy teraz, uwaga. Się nam sprawdza fizyka samochodu. Powyżej dozwolonej prędkości. Gdzie? Pod górę?
Właśnie muszę jechać trochę szybciej, żeby go ciągnąć. Jaką trasę wybrało, taką trzeba jechać. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Gdzie tam, panie? Ja tak o 40 na godzinę i wjeżdżę. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tutaj trochę za szybko lecimy. No ale powoli z górki, to wiecie. Duży łuk, to nie, to powinno być ok. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tam coś się robi. Łuk. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O, to już trochę pracy miał. Jest trochę to. Przykręcimy sobie te padło, bo zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. To będzie przez ten most, no. Wyzwałem. Zwolnij. Jedziesz powyżej tam dozwolonej prędkości. Naprawdę w lewo skręcą. Podhamował. No dzięki. Iść, hamuj. Teraz to się będzie napędzał i napędzał pod tą górę. O kur... Halo, ręczny, co jest? No to się teraz. A, poszedł. Co, ja nie dam rady. Nic się z butem nie stało. Jedziemy dalej. Stało nam niewiele. 39 km. Nie kontrowałem. No, chyba kurwa żart. Jakieś pasy zobaczysz im. Nie to, tylko V. A, muszę go zatrzymać i wtedy będę mógł włączyć dyferencję. Tam to jedziemy z dyferencjami. Wyskoczam komunikat za dwa razy i tyle. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie, wcale nie jadę, Andrzej. Tylko trochę naginam prawo. Fizyki. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tam stówka. Nie wiem to. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Lecimy, tam nie ma co. Dara, będziemy.
53 km zostały, to... Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Delikatnie do lewej, do środka i patrz, co się dzieje. Trochę tam. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. 9 dych jadę. Zmieszczę się. Te zakręty to moja specjalność. Zgadzam. Słyszeliście, że są razem? Zapytacie pewnie kto. Butlo, zgadzam. Dobra, jak ja już widzę, że mu się też paliwko jakiś wiózł. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie ma tam. Panie, jak to jest pro... Nie, no prosta jest. Szlaban zamknięty? Nie, to nie szlaban, Boże. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jezu, trzeba tylko wyłączyć. Jak ma tak trudzić, że będę jechał za szybko, za wolno. Przygotuj się do skrętu w prawo. Kur... No, hamulce to brzydka. O, taka osa, chłop, na Kraków jedzie. A my na Bystrykę. No, 26 minut, bro. Słuchajcie, bo to jest gdzieś tutaj. Kosice. Skręć w prawo. Dobra. Pięknie. Napędzamy się. Napędzamy się. Włączmy długie. Bo ja tutaj... Jakieś łosie, jelenie. Czarne, inne, półnoty, jenoty będą wyskakiwać. A jest, widzę. Zakład. Jedziemy do niego się rozładować. Nie wiem, to będzie zakład? Ta. Chyba. Panie, wiozę panu. Gaz. Butle z gazem. Albo butlę samą, bo gazu nie ma. Gaz zużyłem na podróży. Do zakładu do tego. Dobra. Dwadzieścia 4000. Proszę bardzo. Ile mamy? 50. No i bardzo dobrze. No. Także to by było na tyle. Nara.